To nie żart. Możesz nauczyć się ponad 100 angielskich słówek w 5 minut, choć pokażę Ci, jak to zrobić. W języku angielskim jest ponad 170 tysięcy słówek. Gdyby człowiek chciał się ich wszystkich nauczyć metodą po 10 słówek dziennie, zajęłoby mu to ponad 47 lat. Nie wiem jak ty, ale ja tyle czasu nie mam i nie chcę przeznaczyć na naukę języka angielskiego. Chcę mieć moje rezultaty teraz. Dobra wiadomość jest taka, że owszem, istnieje mało znany, niesamowicie prosty, ale skuteczny sposób, aby zapamiętywać słówka. Natychmiastowo i natychmiastowo używać ich w komunikacji w języku angielskim. Protip numer jeden: ucz się tego, co znajome. Oczywiście, że kiedy próbujemy uczyć się nowych angielskich słówek, to przychodzi nam to z trudnością, ponieważ jest to wszystko nowe. Żeby zapamiętywać natychmiastowo, musimy tak się uczyć, żeby to już nowe nie było, żeby to już było nasze znajome. Posłuchaj tych słówek. Cóż mogą one oznaczać? Popular. Popularny. Drink. Coś do picia. Hot dog. Hot dog? Tak. Normal. Normalny. Sport. Sport. To takie proste w języku angielskim. Funkcjonują dwa typy słówek, które będą dla nas natychmiastowo zrozumiałe i oczywiście bardzo proste w zapamiętaniu, ponieważ brzmią identycznie jak nasze polskie lub bardzo podobnie. Pierwsza grupa to internacjonalizmy. To słowa, które są stosunkowo nowe w języku i wiążą się z takimi dziedzinami jak gastronomia, pizza, spaghetti, bar, restaurant, menu, ketchup, grill, hotel, taxi, metro, bus, dessert. Coffee, snack. To wszystkie słowa, które związane są z gastronomią. Słowa związane ze sportem. Sport, football, tennis, golf, coach, stadium, team, match, training, hobby, yoga. Słowa związane z technologią i informatyką. Computer, internet, monitor, program, system, telefon, e-mail. Słowa związane z biznesem i ekonomią. Presentation, document, manager, project, client, report, budget, strategy, plan, visits, bank, business, manager, firm, investment, contract, market, credit, credit card, bank machine. Słownictwo związane z transportem i podróżowaniem. Hotel, taxi, metro, bus, terminal, motorcycle, tram, station, stop, passport, map, visa, park, car park. Te słowa są nam znajome, ponieważ są stosunkowo nowe w języku, pojawiają się wraz ze zmieniającym się światem. Druga grupa słów, które brzmią do nas znajomo, to te, które pochodzą z łaciny. Dlatego, że mamy napływy łaciny do języka polskiego. I nie mam na myśli tutaj słów łaciny kuchennej, ale takich słów które faktycznie mają korzenie w łacinie na takich słów jest bardzo dużo w języku polskim oraz w języku angielskim, więc one będą brzmiały dla nas bardzo podobnie. Są to te wszystkie słowa, które mają, są związane z nauką i medycyną, na przykład doctor, clinic, therapy, hospital, tablet, infection, analysis, diagnosis, chemistry, atom syrup, słowa związane z kulturą i sztuką, museum, gallery, theatre, opera, concert, film, actor, music, melody, rhythm, guitar, piano, concert party, club, radio, artist. oraz słowa wyrażające naszą opinię oraz emocje. popular, interesting, normal, fantastic, active, positive, private, special, optimistic, motivated, intelligent, excited. Rewelacyjna wiadomość jest taka, że my tych słów praktycznie nie potrzebujemy się uczyć, ponieważ są nam już znane. A najlepsza wiadomość tym wszystkim jest taka, że tych słów w języku angielskim są tysiące. Dlatego jeżeli chcesz szybko zacząć mówić po angielsku, komunikować się i błyskawicznie zapamiętywać słówka bez względu na to, czy masz talent do języków, czy nie, ucz się słów identycznych oraz kognatów.